następne antworten werden. Wśród nas obecni są Arndt Günther Kirchhoff, prezes zarządu holdingu Kirchhoff. Wir begrüßen Herrn Arndt Günther Kirchhoff, CEO von Kirchhoff Holding. Janusz Soboń, prezes zarządu Kirchhoff Polska. Wir begrüßen auch Herrn Janusz Soboń, den Vorstandsvorsitzenden von Kirchhoff Polska. Dr. Johannes Kirchhoff, prezes zarządu Ecotec. Herr Dr. Johannes Kirchhoff, der Vorstandsvorsitzender von Ecotec. A także Mariusz Błędowski, dyrektor Mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Zobaczmy, Mariusz Błędowski, Leiter der Mieleckiej Abteilung für die Industrieentwicklung Agentur. Oraz Piotr Wojaczek, prezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach. Und wir begrüßen auch Herrn Piotr Wojaczek, den Vorstandsvorsitzender der Sonderbischofszone in Katowice. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen. Szanowni Panie i Panowie. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Cieszę się bardzo, że przybyliście na dzisiejsze spotkanie. Um über die herausragenden Leistungen unserer polnischen Kollegen und Kolleginnen zu berichten. Abyście mogli się dowiedzieć o wspaniałych osiągnięciach naszych kolegów z Polski. Als wir vor 15 Jahren angefangen haben, hier zu investieren. Gdy rozpoczęliśmy inwestować przed 15 laty. No, haben vor 16 Jahren angefangen. No, może powiedzieć prawie przed 16. Aber produziert. A chodzi o produkcję. Da war die junge Demokratie in Polen schon 10 Jahre alt. Wtedy już młoda demokracja w Polsce obchodziła swoje 10. urodziny. Und wir waren beeindruckt über die Leistungsfähigkeit, das Wissen der Menschen hier, die Facharbeiterschaft, die wir hier gefunden haben, insbesondere in der Nachbarschaft bei dem Flugzeugbaukombinat BZL in Mielec. Byliśmy już wtedy pod wrażeniem tego wszystkiego, co zastaliśmy, przede wszystkim tego potencjału ludzkiego, tak niedalekiego, bo przez Płoty graniczymy z polskimi zakładami lotniczymi, tam właśnie ten wielki potencjał ludzki. Und wenn wir heute über 15 Jahre reden, dann dachten wir damals schon, auch heute, eigentlich von heute auf 25 Jahre zurück. Denn das war besonders wichtig im Juni 1989. Als die ersten freien Wahlen in Polen stattfanden. Gdy dzisiaj mówimy o 15-leciu działalności w Polsce, sięgnijmy również pamięcią do tych 25 lat, gdy w czerwcu 1989 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. Das war für uns in Deutschland natürlich ein ganz besonderer Moment, als damals Solidarność unter ihrem Anführer Lech Wałęsa, dem späteren Ministerpräsidenten, die Wahlen gewannen. Było to dla nas wielkie wydarzenie, gdy właśnie wtedy w czerwcu 1989 roku wygrała Solidarność, a jej lider został później prezydentem RP. Und Lech Wałęsa als Führer von Solidarność hatte einen wahnsinnigen Unterstützer, das war der spätere Papst Johannes Paul II, Jean Paul II. I oczywiście mówimy tutaj też o nieocenionej roli, o wsparciu tego procesu przez papieża Jana Pawła II. Und die haben dafür gesorgt, dass sich die Welt, wie wir sie heute sehen, total geändert hat. I oni przyczynili się do tego, że ten świat wygląda dziś inaczej, tak jak wszyscy widzimy. Insbesondere natürlich für Deutschland, weil wir waren damals zweigeteilt. Wir hatten die Demokratische Republik, DDR, Ostdeutschland nennen wir das, und Westdeutschland, wo wir herkommen. Szczególnie dla nas, dla Niemców, gdy wtedy, pamiętacie Państwo, byliśmy podzieleni na dwa państwa niemieckie, na NRD i Niemcy Zachodnie. Als Polen sich entschieden hatte, wir wollen frei sein vom Kommunismus, dann haben natürlich unsere Landsleute in Ostdeutschland auch gesagt, jetzt fahren wir nach Prag und nach Budapest und versuchen auch die Freiheit zu erlangen, was dann ja gelungen ist, wie wir wissen, ein paar Monate später im Oktober, als die Mauer in Berlin gefallen ist. Gdy w Polsce ludzie zapragnęli wolności, również nasi współobywatele tej wschodniej części Niemiec, zdecydowali się na ucieczki do Pragi, do Budapesztu. Oni również zapragnęli wolności i to wszystko znalazło opinię w upadku muru berlińskiego w październiku. So war es dann auch logisch, dass wir Polen als erstes Land in Zentral-Osteuropa gewählt haben, wo wir investiert haben. I to jest o tyle dla nas tutaj interesujące, że właśnie wybraliśmy Polskę jako pierwszy kraj Bloku Wschodniego, gdzie zainwestowaliśmy. Wir sind heute ja auch in den Nachbarländern, in Tschechien, in Ungarn, in Rumänien, aber Polen war unser Ausgangspunkt und das war hier in Mielec. Dzisiaj jesteśmy obecni również na Węgrzech, w Rumunii, w Czechach. Natomiast Polska była takim punktem wyjściowym. Polska była pierwsza, powiedzmy. Und mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier, die
ausnahmslos polnisch sind, haben wir mittlerweile 100 Millionen Euro investiert hier in Mielec. Tutaj w Mielcu zainwestowaliśmy 500 milionów euro. Und später, das haben auch die Kollegen aus Mielec gemacht, 75 Millionen Euro in Gliwice, in Gliwice. 75 milionów euro zainwestowanych zostało również w zakładzie w Gliwicach. Ja. Tu i tu mamy naszych właśnie polskich kolegów. Und zurzeit investieren wir über 25 Millionen Euro. Mein Bruder wird später darüber sprechen, in Rokoko-Korne, oben in der Nähe von Danzig, von Gdynia, für unsere Entsorgungsfahrzeuge, die Müllautos. I również tutaj, za chwilkę się o tym dokładnie wypowiem, mój brat, inwestujemy 25 milionów euro w fabrykę w Rakowie Górnym, koło Puszka, w regionie Gdyni, gdzie powstaje fabryka, nowoczesna fabryka śmieciara. So, dass wir heute glücklich sagen können, dass wir in den letzten 15 Jahren über 200 Millionen Euro in Polen investiert haben und damit auch 2000 Arbeitsplätze geschaffen haben. W ostatnich 15 latach zainwestowaliśmy ponad 200 milionów euro właśnie w Polsce i zdobyliśmy ponad 2000 miejsc, w ten sposób otworzyliśmy ponad 2000 miejsc pracy. Von den 2000 Arbeitsplätzen sind 900 hier in Mielec. I z tych 2000 900 miejsc pracy znajduje się właśnie w Mielcu. Wenn Sie die Gelegenheit haben, durch unser Werk zu gehen oder die beiden Werke, die sich hier rechts und links der Straße befinden, dann werden Sie sehr schnell davon überzeugt sein, wie toll die Leistung ist. Ich habe das gerade eben mit meinem Bruder gemacht, wie toll die Leistung ist der Menschen, die hier in dieser Gegend leben. Die ist ganz absolut hervorragend. I tu Państwo możecie się sami przekonać. Mamy zakłady po obu stronach ulicy, jak one się pięknie rozrosły i możemy zobaczyć te wszystkie wspaniałe osiągnięcia tych ludzi, którzy właśnie tutaj pracują. Właśnie z bratem widzieliśmy to rano i jesteśmy zachwyceni. Wir arbeiten hier auf dem allerneuesten Stand der Technik, mit der letzten Technologie, ob das die Pressentechnologie ist, die Schweißtechnologie ist. Also Sie finden nirgendwo auf der Welt modernere Anlagen, als wir sie hier in Mielec investiert haben. Pracujemy z najnowszymi technologiami. Nigdzie w świecie nie znajdziecie Państwo nowszych technologii, jeśli chodzi o procesy tłoczenia, o procesy zgrzewania, spawania. Und das macht nicht nur uns stolz, sondern das macht insbesondere unsere Kolleginnen und Kollegen in Polen stolz. To nie tylko jest powód do dumy dla nas, ale przede wszystkim dla kolegów tutaj właśnie z Polski. Ja, denn die haben das hier alles mehr oder weniger erschaffen. Die haben das Anfangskapital gegeben, aber alles andere an Geld haben sie selber verdient. Myśmy włożyli kapitał, myśmy uruchomili ten zakład, ale to Państwo wypracowaliście ten wielki zysk. Ja, so sind wir froh, dass wir hier Teil dieser Gesellschaft sind. Und uns an dem Leben hier beteiligen können, weil wir natürlich auch Kultur, Festivals, Musik und alle Vereine unterstützen. Und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Denn als Deutscher fühlen wir uns natürlich ein bisschen zu Gast, aber wir freuen uns, dass wir hier so tatkräftige Kollegen sind. Cieszymy się, że staliśmy się częścią tej społeczności. Jesteśmy tu, jako Niemcy, jesteśmy gośćmi, co prawda na tym terenie, tak można powiedzieć. Natomiast wspieramy wszelkiego rodzaju życie kulturalne, wspieramy taki rozwój społeczny. Swoją wypowiedzią pan Arn wprowadził nas tak, można powiedzieć, gładko w kolejną tematykę, to o co chciałem właśnie zapytać. Mit seiner Aussage führte uns Herr Abgente Kirchhoff ganz reibungslos in einen anderen Themenbereich ein und jetzt wollen wir darüber sprechen. Ponieważ, drodzy Państwo, 15 rok działalności Kirchhoff Automotive Polska niesie za sobą pewne inwestycje i ten rok 2014 i 2015 będą bardzo interesujące. Das 15. Tätigkeitsjahr von Kirchhoff Polska bringt auch welche Investitionen mit und da müssen wir auch was darüber reden. Spółka planuje kolejne inwestycje. Wir planen weitere Investitionen in Mielec und in Gliwice. O wartości blisko 70 milionów złotych. Von fast 70 Millionen Zlotys. Chciałbym zapytać pana prezesa Janusza Sobonia, czy możemy poznać szczegóły tych inwestycji? Jakie ma to znaczenie dla regionu? Ich habe eine Frage an Janusz Sobon, ob er uns mit den Details vertraut machen könnte. Und welche Bedeutung das für die Region? Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście w tym roku zainwestujemy ponad 70 milionów złotych w Polsce. Tatsächlich werden wir dieses Jahr fast 70 Millionen Zlotys in Polen investieren. Ta wartość obejmuje inwestycje w Mielcu i w Gliwicach. Es geht um Investitionen w Mielcu i Gliwice. Tak się składa, że obydwa zakłady są ze sobą bardzo mocno powiązane. Es fühlt sich so, dass die beiden Betriebe eng mit sich miteinander gebunden sind. I często jest tak, że
produkt zaczyna swój żywot tutaj w Mielcu. Oft haben wir damit zu tun, ein Produkt beginnt sein Leben hier in Mielec. Ale wykańczany jest w Gliwicach. Und die endgültige Version entsteht aber in Gliwice. Stąd inwestycje również są ze sobą wynikają z tych samych projektów, które realizowane są i w Mielcu i później w Gliwicach. Die Investierungen ergänzen sich dadurch aus den gleichen Projekten, die gleichzeitig an beiden Betrieben geführt werden. W Mielcu rozbudujemy halę produkcyjną. In Mielec werden wir die Fertigungshalle aufbauen. Wzbogacimy się przez to o 1200 m2 powierzchni produkcyjnej. Damit bekommen wir 1200 Quadratmeter mehr Fertigungsfläche. I w tej hali stanie bardzo nowoczesna prasa 1000 ton. Nacisku 1000 ton. Eine moderne Presse wird da stehen mit einem Druck von 1000 Tonnen. Mit einer Druckkraft von 1000 Tonnen. Z tej prasy będą wychodziły części, które później będą dalej wykorzystywane do montażu dużych zespołów. Da werden die Teile hergestellt, die später bei dem Montage von größeren Zusammenbauten eingesetzt werden. Montaż będzie w Gliwicach, ale również w Mielcu. Die Montage wird sowohl in Gliwice als auch in Mielec stattfinden. Nowy produkt, jeden z nowych produktów tutaj dla Mielca to jest belka deski rozdzielczej do Volkswagena Craftera. Eines der neuen Produkte ist der Kopf-1 für Volkswagen Crafter. No, ten produkt możecie Państwo zobaczyć tutaj za mną na ścianie, to jest właśnie, to jest może nie konkretnie ten produkt do tego samego modelu, ale tak wygląda belka deski rozdzielczej. Ein ähnliches Produkt, der hängt an der Wand hinten, da kann man sehen, also eigentlich ist das nicht das gleiche Produkt, sondern fast ähnlich. Będą jeszcze inne duże zespoły również montowane tutaj w Mielcu dla nowej generacji Opla Astry. Für die neuere Generation von Opel Astra werden wir auch weitere Zusammenbauten in Mielc herstellen. I również duże zespoły do Opla Astry będą produkowane w Gliwicach. Tam będzie ta kolejna pula inwestycji realizowana. Die anderen Zusammenbauten für Opel werden auch in Gliwice hergestellt und da finden wir den Rest der Investitionen. W przyszłym roku uruchomimy również bardzo ambitny projekt o wysokim poziomie innowacyjności, to jest produkcja części aluminiowych do nowych modeli BMW. Also im nächsten Jahr beginnen wir mit einer sehr mit unserem Ambitionsprojekt, also das ist eine Fertigung der Aluteile für ein BMW Modell. Alle. 3, 4, 5, 6. Für alle Generationen, dla wszystkich modeli BMW. Für alle nowych modeli BMW serii 3, 4, 5, 7. Von der 3., 7. und 5. Mówię o wysokim poziomie innowacyjności. Aluminium to jest materiał przyszłości motoryzacji i my wchodzimy w wielką serię produkcji właśnie z aluminium. Wir reden über ein sehr hohes, Innovationsniveau. Also Aluminium ist eine Zukunft der Automobilbranche. Chciałbym zaznaczyć, że oczywiście za tymi 70 milionami inwestycji nie pójdą jakieś ogromne zwiększenia miejsc pracy. Da muss ich auch nicht sagen, also wenn es sich um diese 70 Millionen Zlotys von der Investition geht, da bringt es da werden also keine großen Zahlen von den potenziellen Mitarbeitern wachsen. Also wir rechnen auf keine Erhöhung der Zahl von Mitarbeitern. Właśnie liczymy, że około 30 nowych miejsc pracy powstanie w związku z tymi inwestycjami. Also schätzungsweise denken wir an ca. 30 neue Arbeitsplätze. Wynika to z jednego prostego, z prostej przyczyny. To są technologie wysoko zautomatyzowane, takie przyszłościowe. Do takich technologii rąk pracy dużo nie potrzeba. Es ergibt sich einfach daraus, dass wir mit ganz modernen Technologien zu tun haben werden, wobei den manuellen Einsatz der Mitarbeiter nicht so möglich ist. Ale wymagane są wysokie kwalifikacje pracowników. Natürlich rechnen wir auch sehr hohe Qualifizierungen von unseren Mitarbeitern dabei. I w tym kierunku będziemy również dużo robili, będziemy rozwijali się w tym kierunku. So werden wir auch uns in dieser Richtung entwickeln. Nicht nur in Polen, sondern auch im hohen Norden, in der
nie tylko na południu, nie tylko na wschodzie Polski, ale również bardzo daleko na północy mamy coś. Sondern in Rekowowanie haben wir in diesem Jahr, gerade jetzt, zum 30.06., also Montag, fängt dort die Produktion an, eines der modernsten Fertigungswerke für Versammelfahrzeuge inwestiert. Dokładnie za kilka dni, 30 czerwca, rusza produkcja w naszym zakładzie w Rakowie Górnym, rusza produkcja w najnowocześniejszym zakładzie produkującym pojazdy do prowadzenia odpadów. Unsere Familienunternehmung Kirchhoff, die ja uns drei Brüdern gehört, ahnt meinem Bruder Wolfgang und mir, hat auch einen großen Bereich der Versammelfahrzeuge mit den beiden großen Marken Faulen und Zöller. Und in Rekowogornie haben wir dieses Werk errichtet. Dort ist schon ein kleineres Werk gewesen in Putzk. Das haben wir an den Nachbarn verkaufen können, glücklicherweise. Und die ganze Mannschaft aus Putzk, das sind ja nur 7 Kilometer, zieht jetzt gerade an diesem Wochenende in die neue Fertigungsstätte in Rekowogornie. To przedsiębiorstwo rodzinne, które prowadzę wspólnie z moim braciem, z Artem i z Wolfgangiem, specjalizuje się również w dziedzinie produkcji pojazdów do utrzymywania porządku. Mieliśmy już zakład niedaleko w Pucku. 7 km od Pucka znajduje się zakład, który właśnie rozpocznie swoją produkcję 30 czerwca. Tam właśnie przeniesiemy też pod ludzi. Ja, mit 90 Millionen Zloty sind wir dann im Norden vertreten, sodass, wenn man beide Beträge addiert, 70 und 90, sind wir bei immerhin 160 Millionen Zloty aus unserer Familie. Und wir sind sehr stolz darauf, dass diese Investitionen, die wir in der Vergangenheit getätigt haben und die wir auch wieder in diesem Jahr und in der Zukunft tätigen werden, hier mit unseren polnischen Mitarbeitern bisher ausnahmslos ganz hervorragend funktionieren. Cieszę się, że możemy te wspólne, już podliczone 160 milionów złotych zainwestować właśnie tam w tym miejscu. Jest to również wielka zasługa ludzi, którzy wspaniale tam pracują, którzy mają wspaniałe osiągnięcia. Das neue Werk in Rekowogornie für die Versammelfahrzeuge wird ein sogenanntes zentrales Lieferwerk werden für die ganzen Abfallentsorgungsfahrzeuge in der Kirchhoff-Gruppe, nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus. Wir beliefern von da aus Russland, die arabische Welt, Afrika. Und so freuen wir uns alle, wenn wir dieses Werk richtig am Rennen haben. Cieszę się, że ten zakład, który otworzymy, stanie się centrum eksportowym nie tylko tutaj dla części europejskiej, ale również do Rosji, do krajów arabskich, do Afryki. I w tym momencie cieszymy się, że mamy taki zakład, który będzie pełnił właśnie rolę takiego centrum.